Duchowe okulary, czyli oczy serca. Jak czytać pismo, by znaleźć tam prawdziwego Boga? Wy nie widzicie ekranu, ale potem sobie najwyżej pooglądacie. Wiecie, mnóstwo ludzi pyta się, no dobrze, ale przecież tu jest napisane tak, a tu jest napisane tak i mówi to niby ten sam Bóg. To jak to rozpoznać? Gdzie jest prawdziwy Bóg, a gdzie jest ten fałszywy? To jest bardzo proste. To jest wbrew pozorom bardzo proste. Wystarczy założyć okulary, przez które potem będziemy czytać te nasze pisma. I te okulary pozwolą wam po prostu znaleźć za tymi wersetami ukrytą prawdę o tym, kto gdzie jest. Nie tylko w Starym Testamencie, ale również w Nowym. Bo wiecie, tak się składa, że większość autorów naszego kanonu, który niestety został utworzony przez instytucję, która od 1700 lat zwodzi ludzi. Niestety ten kanon, przede wszystkim na przykład kanon Starego Testamentu, nie został utworzony przez chrześcijan, tylko został utworzony przez Żydów. A Żydzi tak go poukładali, żeby tam było jak najmniej mowy o Chrystusie. Tak? I ten kanon został utworzony przez instytucję, do której większość ludzi poznaje prawdę, jednak ma wiele zastrzeżeń. A jakoś do tego półmiska tej potrawy 66 czy 72 potraw na tym półmisku tych ksiąg jakoś nie ma pretensji. To jest dobre. Uważam, że w tym się nie pomylili w utworzeniu tego kanonu, ale we wszystkim innym są uchybienia. Czyli my musimy mieć naprawdę świadomość tego, że Paweł pisząc całe pismo jest natchnione, miał na myśli o wiele więcej pism, które my mamy zawarte w kanonie. Ale jeżeli mamy patrzeć na to, co mamy zawarte w kanonie, to ja znajduję tylko jednego autora w tych wszystkich księgach, który miał świadomość tego, dlaczego przyszedł Jezus na ziemię i jakiego Boga przyszedł pokazać i że to był inny Bóg. Kto to był? Jan. Apostoł Jan. I wiecie, on na początku też nie miał, on też na początku miał zamieszanie, jak był tym młodym chłopcem, który przed wioską Samarytan mówił: spuśćmy ogień na ziemię, jak to robił Eliasz. On wtedy jeszcze też był w Starym Przymierzu. I chwała Bogu, że napisał Ewangelię, jak już był bardzo dojrzały. Bo zawarł tam bardzo wiele rzeczy. Duch Święty przez niego tak to poukrywał, tak to zakamuflował, ale jeżeli będziecie to czytać z Duchem Świętym i czytacie, to widzicie tą prawdę, ona wyskakuje nam przed oczy. Nie da się tego ukryć. Bo Jezus powiedział, nic co ukryte, wszystko co ukryte zostanie, wyjdzie na jaw. To wychodzi na jaw teraz. A jak to wychodzi na jaw, to zakładamy okularki, tak żeby to wszystko znaleźć wszędzie indziej. Bo co zrobił Jezus, gdy szedł z Emaus, z dwoma uczniami? Wykładał im, gdzie on się znajdował w Starym Testamencie, tak? Gdzie był poukrywany? Co jest cieniem przyszłych rzeczy? Gdzie on jest tam w tym wszystkim? Bo wiecie, oni nigdy ani nie widzieli, ani nie słyszeli Boga. Tak? W związku z tym wszystko, co napisali, każdy prorok, który coś napisał i twierdził w Starym Testamencie, że widział i słyszał Boga,
No niestety Jezus mówi i Jan apostoł mówi w swojej Ewangelii, że Boga nikt nigdy nie widział, a Jezus mówi, aniście nie widzieli, aniście nie słyszeli. W związku z tym Pismo jest natchnione jak ruda złota. Ma w sobie opiłki. I idąc z Emaus, Jezus właśnie pokazywał te opiłki w tej rudzie złota. Tak całe Pismo jest natchnione. Dlatego jak wszedł do synagogi, to czytając, w pewnym momencie w pół zdania skończył tam dokładnie, gdzie się skończył opiłek. Bo wiecie, to jest jak z zegarem. Zepsuty zegar dwa razy na dobę pokazuje dobrą godzinę, tak? Ale to nie znaczy, że on chodzi. Jeżeli prorocy od czasu do czasu pokazywali prawidłowe proroctwo, to nie znaczy, że chodzili z Abbą. To Abba, duch Abby działał jak chciał. Będziemy dzisiaj o tym mówić, między innymi, jaki duch Boży działał w Starym Testamencie. Czyli dobrze, no jakie okulary założyć, żeby znaleźć w Biblii prawdziwego Boga? Przede wszystkim, jeżeli czytamy Ewangelię, to musimy się skupić tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. Nawet nie na słowach Jezusa, ale na tym, jak się zachowywał w każdej jednej sytuacji. Tylko patrzeć na postawę jego serca. Nawet nie na to, co mówi. Na postawę serca. Jak się zachowywał? Co robił? Czy skrzywdził kogokolwiek? Czy wrzucił do tłoczni gniewu? Czy był cały we krwi? Powędzidła koni? Rozumiecie? Mamy patrzeć na to, jak jest przedstawione jego życie przez 3,5 roku. Bo on tam objawił nam imię Ojca. A imieniem Ojca jest natura Ojca, charakter Ojca, to jaki jest Ojciec. On to nam pokazywał. On to przez 3,5 roku z tymi 12 oszołomami. Wiecie, to były oszołomy, naprawdę. Łowili te rybki, nic nie złowili. Przyszedł do nich Jezus. Chodźcie za... Dobra, idziemy. Rozumiecie, bo... Jeden był złodziejem, drugi był niedowiarkiem. I oni z nim chodzili przez 3,5 roku, a on im pokazywał Ojca. Osobiście uważam, że oni nawet może im mieli jakiś kajecik i długopis i chcieli zapisywać coś. A on mówił, wyrzuć to, bo zrobią z tego Boga. Patrzcie się na mnie, zobaczcie. Ja robię tylko to, co widzę u Ojca. Patrzcie się na mnie i uczcie się relacji z Duchem Świętym, bo Bóg w dom, King Dom. Patrzcie się na mnie, zobaczcie, ja idę rano, wstaję, idę do Ojca. A potem przez cały dzień robię to, co usłyszałem od Ojca, co widziałem u Ojca. Tego chcę was nauczyć. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo przyjdzie w moje miejsce Duch Prawdy, zamieszka w was i nie będziecie musieli już polegać na pismach, będziecie polegać na Duchu Świętym. W drugiej kolejności na pismach. I pokazywał im przez 3,5 roku życie Jezusa, pokazuje przez 3,5 roku, jaki jest Ojciec. I oni po 3,5 roku świadają, pokaż nam Ojca. Filipie! Filipie! Tyle jestem z wami. Halo, Filipie! Tyle jestem z wami. Jeszcze mnie nie poznałeś? On objawił nam Ojca. A ten obraz Ojca, to objawienie Ojca, to imię Ojca. Imię to nie są, wiecie, 4 literki na Boga. Imię to nie są sklejone ze sobą do kupy 4 literki. Imię Boga znajdziecie, jak zatrzaśniecie drzwi swojej komory, siędziecie na swoich 4 literach i zagłębicie się w swoje serce. Tam znajdziecie Boga. Nie znajdziecie Go nigdzie indziej, nie znajdziecie Go w żadnej księdze napisanej przez kogoś, kto Go nigdy nie widział. Znajdziecie Go tam, gdzie On mieszka. Pożyteczne to było dla was.
Uczyńcie to pożytecznym. On mieszka w nas. I my mamy tam się zagłębić. Przez to, że będziemy poznawać w Ewangeliach Jezusa, jak go poznamy, poznamy Ojca. Poznamy Ojca. Bo jest napisane, Chrystus wczoraj, dziś i ten sam na wieki. Chrystus wczoraj, dziś i ten sam, co w czterech Ewangeliach na wieki. Tak jest, taki będzie, taki był. Druga rzecz, z której musimy utkać te okulary, to są oczywiście owoce Ducha Świętego. Nie możemy łazić nago, musimy ubrać te galaty rozmiar 5,22 za 5 pasek na 23 dziurce i przez te okulary Ducha Świętego patrzeć na wszystko, co jest napisane w Biblii, tak? Co jeszcze? Łukasz 6 rozdział. Piękny rozdział. Tam jest wszystko napisane. Tam Jezus mówi kropka w kropkę. Jakim jest Abba? Jacy my mamy być, żeby być synami najwyższego? I oczywiście 1 Koryntian 13 rozdział. Co tam jest? Hymn o Abbie. Bo Jan pisze, Bóg jest miłością. Czyli tak naprawdę hymn o miłości jest hymnem o naszym tatusiu. Zaraz się temu wszystkiemu przyjrzymy i zobaczymy. To są takie cztery podstawowe rzeczy, ale jest coś jeszcze wspaniałego. Wiecie co? Coś cudownego. I nawet nie potrzebujecie do tego tych wszystkich rzeczy, żeby to odgadnąć. To coś to jest własne serce. Wasze własne serce. Tam jest wasze własne serce i przez oczy waszego serca, przez te okulary macie patrzeć właśnie na każdą sytuację i znajdywać Ojca. Dobrze. Łukasz 6 rozdział. Zobaczcie, co tu Jezus mówi. I sztrykujemy sobie teraz te bryle, tak? Każdy z nas. Zobaczcie, co Jezus mówi. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Coś troszeczkę innego niż w Starym Testamencie, tak? Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. W Starym Testamencie było zupełnie inaczej, tak? Jeśli cię kto uderzy w policzek, nastawił drugi. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili i podobnie wy im czyńcie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Zupełnie coś innego niż w Starym Testamencie. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka. Czym jest nagroda? Nagrodą jest wejście do Królestwa. To jest nasza nagroda. I będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Takie okulary zakładamy. Co jeszcze? Przez te okulary wtedy zaczynamy czytać na przykład te wszystkie miejsca. Otwieramy sobie Biblię i czytamy na przykład, że ja będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławią, a będę przeklinał tych, którzy Tobie przeklinają. No i zaczyna Ci się nie zgadzać, tak? Zaczynasz widzieć, że to nie pasuje z tym, co mówi Jezus. Zaczynasz widzieć, że macie się modlić za tych, którzy was oczerniają. Czy takie rzeczy były w Starym Testamencie? Macie być dobrzy dla niewdzięcznych i złych. I wtedy przez te okulary, jak zaczynacie czytać pewne rzeczy, nie tylko w Starym Testamencie, ale i w Nowym, na przykład czytacie przez te okulary Ananiasza i Safirę, to wam zaczyna coś nie pasować, tak? Nie ma tam owoców. Owoców jakich? No właśnie tych owoców. Czy znajdujecie w sytuacji z Ananiaszem i Safirą takie owoce? Nie ma ich tam. Tam jest wielki strach, który padł na cały Kościół.
Czyli to jest coś, z czego tworzymy nasze okulary dalej. To są te owoce, to są te gacie, galaty, rozmiar 5,22. Owocem zaś ducha. Zauważcie, że owocem, nie owocami. Owocem, liczba pojedyncza. Owocem zaś ducha jest agape. Agape to jest to, na czym zaczynamy, na czym kończymy, a wszystko inne wypływa z nich. Agape to jest miłość bezinteresowna, zatem radość również jest bezinteresowna, pokój jest bezinteresowny, cierpliwość jest bezinteresowna, uprzejmość jest bezinteresowna. Co znaczy słowo bezinteresowna? Bezwarunkowa. Czyli nie polega na żadnych okolicznościach. Cokolwiek ty robisz albo nie robisz, nie ma na to wpływu, nie może mieć na to wpływu. Na tym polega bezwarunkowość tych owoców. I taki jest ojciec, bo tu jest napisane owocem zaś ducha. Co jest napisane o naszym ojcu? Bóg jest duchem. I kto się łączy z duchem, jest z nim jednym duchem, tak? Jedno. Czyli tak naprawdę tu jest napisane owocem Abby, owocem naszego Boga Najwyższego jest ta właśnie bezinteresowna miłość. Bezinteresowna dobroć, bo on jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Czyli ta dobroć jest bezwarunkowa. Amen? Bezwarunkowa wierność. Ty możesz być niewierny, ale on będzie wierny, bo on postanowił, że on będzie bezwarunkowo wierny. Tak? Bezwarunkowa łagodność. Abba jest... Zobaczcie, Abba jest po prostu bezwarunkowo łagodny. Jeżeli wy, dziecko przychodzi i was ciągnie za nogawkę i mówi wam, że chce kromkę z masłem, dacie mu węża? Bezwarunkowo on jest łagodny. Bezwarunkowo jest opanowany. Patrzcie się. Potraficie być już bezwarunkowo opanowani? A on jest! Przeciw takim cnotom nie ma prawa kogo? Jachwę. To są owoce naszego Ojca, który jest duchem. I z tego mamy zbudować te okulary. I wtedy przez te okulary, jak czytamy te wszystkie rzeczy, na przykład o Ananiaszu i Safirze, to nie widzimy tamtych owoców. To chyba nie był ten duch. Piotr, gdyby tam Jezus stał, usłyszałby: Piotrze, nie wiesz, jakiego ducha jesteś? Dalej. Mamy okularki. Z czego jeszcze je tkamy? Z hymnu o Abbie. To jest hymn o naszym Bogu, bo Jan pisze, Bóg jest miłością, a dokładnie Bóg jest agape. Czyli nasz Bóg równa się agape. To jest imię, które przyszedł nam objawić Jezus Chrystus. Agape. Halo. Objawiłem wam agape. Nikt nigdy wcześniej agape nie widział, ale jednorodzony syn, który znał łonie ojca, przyszedł i objawił agape. I tu jest hymn o tej agapie, czyli o Bogu Najwyższym. On jest Bóg nasz Najwyższy, jest cierpliwy, jest łaskawy, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. On nigdy w tym nie ustanie. On w tym wszystkim nigdy nie ustanie. I gdy zakładamy te okularki, to co się dzieje? No zaczynamy widzieć różnicę, tak? Aha, mój Bóg nie zazdrości. No i czytamy w Starym Testamencie: jestem zazdrosny do czwartego pokolenia. Nic się nie zgadza. Pamięta zło. Jest pamiętliwy. Unosi się gniewem. I to codziennie. To chyba nie jest mój ojciec, tak? Nie bójmy się zadawać pytań. Ludzie, od Boga w Starego Testamentu dostaliśmy coś, żeby nie zadawać pytań. Siedź cicho! Durny Gorku! Bo jestem garcosz. Jak będziesz tutaj zadawał jakieś pytania, to cię roztrzaskam.
Nie dyskutuj, nawet się nie pytaj o nic. I ludzie się boją. Ale co pisze apostoł? Nie Bóg, nie Bóg, nie nasz Bóg. Nie nasz Bóg dał nam ducha. My dostaliśmy zupełnie innego ducha. I z niego musimy korzystać, czyli z trzeźwego myślenia. A jak masz trzeźwe myślenie, to nie boisz się zadawać pytań. Pytanie z angielskiego to jest question. Nie boisz się kwestionować pisma. Bóg Starego Testamentu dał ducha bojaźni, żebyś nic nie kwestionował, tylko we wszystko ślepo wierzył. Tak, tak. I się zgadzał, wiecie, jak w PRL-u. Tylko aplauz i zaakceptowanie. Tak, tak. Nie, on tak musiał, nie, tak. Bo oni byli wtedy strasznie twardego. Tak, on tak musiał, tak, tak, tak. Tak, dlatego zabił 70 tysięcy ludzi. Co mogłoby z nich wyrosnąć? Zastanówmy się. Na przykład, co mogłoby wyrosnąć z tych bachorów niewinnych egipskich, których wytracił wszystkie? Na pewno Alibaba i 40 rozbójników. Wszystko przytakujemy, zgadzamy się, bo duch bojaźni w nas kiwa, w nas twardym karkiem. Aplauz zaakceptowany. Tak, 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 tak. Nie, my mamy ducha agape, mocy i trzeźwego myślenia, z którego musimy korzystać i po to właśnie musimy sobie usztrykować takie bryle. I teraz pokażę wam coś najpiękniejszego, co nam przyniósł Jezus. Najpiękniejszą rzecz, którą przyniósł wam Jezus. Nic nie potrzebujecie wtedy już. Nie potrzebujecie żadnych pism. Zobaczcie na to. Czy jest między wami taki człowiek, zadam wam pytanie, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, z masłem na przykład, da mu kamień? Jest taki tutaj? Nie ma. Nie ma? Poważnie? 80 osób i nie ma takiej osoby? Nie ma. Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jest może taki, kto mu da węża? Nie ma, co? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż bardziej ojciec wasz, który jest gdzie? Który jest w niebie. Światłości niedostępnej. Da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Wiecie, to jest najlepsza rzecz naszych duchowych okularów, przez które mamy czytać pisma. Mamy czytać pisma. Cokolwiek, co przeczytacie. I postawić się w tej sytuacji. Najłatwiej jest tym, którzy mają dzieci, bo ci, którzy jeszcze nie mają dzieci, to sobie tam tłumaczą różne rzeczy, ale jak masz dziecko, i stawiasz się na przykład w takiej sytuacji, jak był Jeftę, który złożył swoją córkę w ofierze całopalnej. I pytasz się własnego serca, czy ja bym tak zrobił? I pada od razu odpowiedź. O ileż bardziej ojciec nasz, który jest w niebie. Czy ja w moim sercu pomyśl, czy ja bym zalał wszystkich ludzi na ziemi potopem? Czy zrobiłbyś to? Czy ktokolwiek z was by to zrobił? O ileż bardziej. Czy wy zabilibyście 70 tysięcy ludzi tylko dlatego, że ich ktoś policzył? O ileż bardziej. Ojciec nasz, który jest w niebie, by tego nie zrobił. To są bardzo proste okulary. Czy bym przywiódł syna, który mnie nie słucha, bo starszy żegnał kamienie na nim? Proste pytanie. O ileż bardziej ojciec nasz, nie który jest na Synaju, ojciec nasz, który jest w niebie.
I chciałbym wam coś powiedzieć. W tym sercu właśnie, w sercu każdego z was jest coś złożone. Jest złożona prawda. Prawda o Bogu. To jest taki malutki zarodek. Nie wiem jak wy, ale ja w pewnym momencie swojego życia musiałem podjąć decyzję. I myślę, że każdy z was świadomie albo nieświadomie podjął taką decyzję. A ta decyzja brzmi: ja chcę Boga miłości. Ja chcę Boga, który jest tylko miłością. Ja chcę Boga, który kocha o wiele większą miłością niż ja kiedykolwiek ogarnę swoim umysłem. Ja chcę Boga, który po prostu przekroczy wszelkie poprzeczki, jakie ja poustawiam Mu, jaką On jest miłością, miłosierdziem, łaską i tak dalej. On jest po prostu o niebo większy niż ja kiedykolwiek będę i kiedykolwiek będę mógł zrozumieć swoim umysłem. I ktokolwiek kiedykolwiek to zrozumiał i napisał w jakimś piśmie. Podejmujesz decyzję, że chcesz mieć takiego Boga. Większość ludzi ci powie, ty nie możesz mieć takiego Boga, jakiego se chcesz. A kto tak powiedział? Kto tak zdecydował? Mojżesz? Eliasz? Hiob? Kto tak zdecydował? To ty, każdy z was, decyduje, jakiego chce mieć Boga. Nikt wam tego nie zabroni, jakiego chcecie mieć Boga. Bo to marzenie o tym Bogu nie jest od diabła. Jest od naszego Ojca. To marzenie o Bogu, który kocha każdą jedną osobę bezinteresowną miłością, jest od Ojca. I ty musisz podjąć decyzję, że chcesz właśnie takiego Boga poznać. Niezależnie od tego, że przyjdzie mnóstwo legalistycznych atletów. Przyjdzie 1000 atletów i usmaży 1000 legalistycznych kotletów z tymi wszystkimi wersetami, twardymi dowodami. Ale tu jest napisane, że on taki nie jest. Nie interesuje mnie to. Ja chcę poznać Boga, który jest tylko miłością. A jeżeli ktoś przyjdzie do mnie i powie mi, że za to, że ja marzę o takim Bogu, będę się smażył na wieczność w piekle, trudno. Ja się tam mogę smażyć i marzyć o takim Bogu. Ja wolę się smażyć i marzyć o Bogu, który jest bezinteresowną miłością, do którego chcę dorosnąć, chcę się taką samą bezwarunkową miłością kochać, bo tylko wtedy będę kochał każdego jednego człowieka, którego spotkam na swojej drodze i również będę go kochał taką miłością. To jest cel tego, co przyszedł przynieść Jezus na ziemię. Celem Jezusa nie jest to, żebyśmy czcili krzyż. Celem Jezusa jest to, byśmy czcili to, co się rozlało na krzyżu. Rozlała się tam miłość. Bezwarunkowa miłość rozlała się na krzyżu. To jest przesłanie Ewangelii i tego, co przyszedł Jezus zrobić. Byśmy, my co, kochali się wzajemnie tak jak do tej pory? On nas umiłował. Tak jak On nas umiłował. To jest nasz cel. To jest nasz cel. I wiecie, pokażę wam wielką tajemnicę. To jest napisane w Biblii. To, co przed chwilą powiedziałem, że wy macie najpierw, póki nie zaczniecie marzyć o takim Bogu, nie zadeklarujecie w swoim sercu, że chcecie takiego Boga poznać, to On się wam nie objawia. Ty mówi Jezus. Zobaczcie. Owego dnia jest pewien dzień w naszym życiu, gdzie podejmujemy tą decyzję. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje? Jakie są przykazania Chrystusa? Będziesz, gdzie słowo będziesz już nie jest nakazem, tylko oznajmieniem, proroctwem do ciebie, będziesz,
agapę, czyli kochał bezwarunkowo swojego Boga i bliźniego swego jak siebie samego. Jak siebie samego kochasz bezwarunkowo, tak kochasz każdą jedną osobę bezwarunkowo i kochasz Boga, bo w każdym z nich mieszka ten sam Bóg, czyli kochasz Boga. Jak kochasz bliźniego, to kochasz Boga. Czyli co masz zadeklarować? Przykazanie Jego, tak? Kto ma przykazanie Jego i przestrzega ich, przykazanie moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Czyli podejmujesz decyzję, że chcesz poznać takiego Boga, że tylko takiego chcesz Boga poznać, takiego Boga chcesz miłować i chcesz, żeby taki Bóg cię miłował i ty chcesz Go tak miłować i tak być pokochanym. I wtedy co się dzieje? A kto mnie miłuje? Tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować Go będę i objawię Mu samego siebie. Widzicie, tak to działa. Nasza chęć i ona też nie jest z nas. Bo wszystko jest z Niego. Amen? Amen. Chcenie i wykonanie. To jest wszystko zawarte z Nim. To On nam daje to pragnienie. To On chce, byśmy poznali takiego Boga. To On chce, żebyśmy poznali miłość. I wtedy zakładamy okulary i zaczynamy wszystko widzieć w innych barwach. Te okulary się nazywają o ileż bardziej Ojciec mój, który jest w niebie. Cokolwiek czytacie, stawiacie się dokładnie w tej sytuacji, jakbyście to wy byli tym Bogiem i pytacie się swojego serca, czy wy byście to zrobili. Nie pytajcie się pastorów, nie pytajcie się innych ludzi, pytajcie się własnego serca, czy ja bym to zrobił. Jak padnie odpowiedź z waszego serca, to dodajcie, o ileż bardziej Ojciec mój, który jest w niebie. I wtedy możecie czytać na przykład Izajasza, gdzie jest napisane raz tak, raz siak, tak? Raz ten Bóg Jahwe mówi tak, a raz ten Bóg Jahwe mówi tak. To znaczy, że tu i tu mówił Bóg Jahwe? Wiecie, jeżeli w dzisiejszych czasach edytorzy na przykład Biblii Jehowych, jak wydanie Nowego Świata? Przekład Nowego Świata. Wszędzie oni mogli wszędzie włożyć słowo Jehowa, tak? Tak sobie zrobili, tak sobie zdecydowali edytorzy, tak sobie zrobili. Jeżeli w Biblii na przykład Gdańskiej, wszędzie edytorzy Biblii Gdańskiej mogli sobie wsadzić słowo wiekuisty, jeżeli w dzisiejszych czasach mogli takie rzeczy zrobić, to co dopiero edytorzy Starego Testamentu przez te wszystkie tysiące lat? Ale żeby zobaczyć, gdzie jest prawdziwy Bóg, i nie chodzi tutaj o literki JHWH czy jakiekolwiek inne. Imię to nie cztery litery. Imię to natura tej osoby. Nie jednemu psu burek. Wtedy przez te okulary widzicie, tutaj czytacie coś. Dlaczego Jezus wstał w tej synagodze, rozwinął ten manuskrypt Izajasza, zaczął czytać i w połowie zdania fuk! Koniec. Miał takie okulary. Postudujecie ten temat. Gdzie on przerwał? Czego już nie przeczytał? Teologia wam to oczywiście sprytnie wytłumaczy, że to dopiero, że on to odłożył. Nie. Nie. On miał okulary. On był jedno z Ojcem. On wiedział, gdzie się przejawia Ojciec, gdzie jest złoty opiłek, a gdzie już go nie ma. Gdzie Pismo było natchnione przez jego Ojca, a gdzie jest natchnione przez innego Ducha. Będziemy dzisiaj o tym nauczać. To serce, którym jest namaszczenie, bo jest napisane w Rzymian 5:5, że miłość jest rozlewana w naszym sercu. To jest to namaszczenie, które jest rozlewane w naszym sercu. Wszystko się sprowadza do agape, czyli nowego prawa wyrytego na naszych sercach, jak prorokował Izajasz.
To jest złoty opiłek, na przykład. I to namaszczenie o wszystkim was pouczy. I ono nam, wam pokaże, gdzie jest tatuś prawdziwy, a gdzie jest ten drugi. I tu nie chodzi o to, żebyśmy... Wiecie, człowiek jest tak skonstruowany, że musi mieć jakiegoś kozła ofiarnego zawsze. Prawda jest o wiele bardziej prosta, niż nam się wydaje. Nie możemy zrzucić winy na pewne... nazwać coś jednym imieniem i wszystko na tą osobę zwalić. Ale dojdziemy do tego.